Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. 1 kg etenu poddano reakcji bromowania. Oblicz masę 1,2 dibroma etanu, jeśli wydajność tej reakcji chemicznej wynosiła 90%. Zaczynamy od równania reakcji. Mamy eten. Poddajemy go bromowaniu, czyli po prostu dodajemy brom w postaci cząsteczkowej. Wiązanie podwójne nam pęka, czyli do pierwszego atomu węgla i do drugiego atomu węgla możemy tutaj przyłączyć brom, dlatego mamy 1, 2, są dwa podstawniki dibromoetan, bo wiązanie już jest pojedyncze. Z treści zadania wiemy, że reakcji uległ 1 kg tego etenu, a jej wydajność wynosiła 90%. Czyli mamy 90% z 1 kg. 90% zamieniamy sobie na ułamek dziesiętny z namnożenie. Tu mamy 1 kg. Zatem będziemy tutaj mieć 0,9 kg etenu, który nam przereagował. Czyli mamy 0,9 kg tego jednego substratu. Teraz musimy obliczyć masy molowe etenu i 1,2 dibromo etanu. Czyli mamy 2 razy masa węgla, 4 razy masa wodoru. Łącznie ma Wam tu wyjść 28 gramów na mol. Tutaj jeszcze do tego dokładamy bromy, każdy po 80. No to będzie 160 dodać 28, to 188 gramów na mol. I dzięki temu możemy sobie teraz zapisać tutaj proporcje, że z 28 gramów, bo to mamy w jednym molu, to nam odpowiada 188 gramów. Natomiast teraz lecimy linijkę z zadania. My wiemy, że mamy tutaj tego tyle. No to ile nam powstało tego dibromoetanu? To, co jest po skosie do x, ląduje nam w mianowniku w dzieleniu. To, co jest po drugim skosie do x, w liczniku w mnożeniu. Gramy nam się skracają, wymnażamy górę, skracamy z dołem, zaokrąglamy, że mamy 6,043 kg. 1,2 dibromo etanu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.